Witam Państwa serdecznie w kolejnym wydaniu telewizji Kuriera Galicyjskiego. A oto najciekawsze wydarzenia, które miały miejsce w ciągu ostatnich 2 tygodni. Eugeniusz Sało, zapraszam. Dzisiejszy program rozpoczniemy od reportażu z cmentarza Łyczakowskiego. Pomimo śniegu i mocnego wiatru, Polacy ze Lwowa tradycyjnie spotkali się na górce w 157. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. U stóp pomnika Szymona Wizunasa Szydłowskiego złożono wieńce oraz zapalono znicze. Na zakończenie odśpiewano rotę. Na Górce Powstańczej na cmentarzu Łyczakowskim przedstawiciele społeczności polskiej Lwowa uczcili 157. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. W obchodach wzięli udział konsul generalny RP we Lwowie Eliza Dzwonkiewicz, konsul Rafał Kocot, kierownik Wydziału Współpracy z Polakami na Ukrainie, prezesi miejscowych organizacji polskich, uczniowie polskich szkół, harcerze i szczelcy. Spotykamy się w tym miejscu, mimo tego, że na tych ziemiach Powstanie Styczniowe nie miało takiego przebiegu jak w Królestwie Polskim, jak na Litwie. Natomiast ten mit Powstania Styczniowego trwał przez lata i trwa do dziś. Sobie je przypominam, są te słowa profesora Elsenberga, który mówił o tym, że walka beznadziejna, walka o sprawę z góry przegraną nie jest poczynaniem bez sensu. Istota walki tkwi w wartości sprawy, o którą się walczy, a nie w tym, czy ta walka będzie wygrana. Ja myślę, że mimo wszystko te zrywy niepodległościowe doprowadziły nas do tego, że możemy żyć dzisiaj w wolnej Polsce. Mamy, powiedzmy, możliwość co roku przychodzić tutaj na Górkę Powstańczą. Jak widzimy, dzisiaj wiele i młodych ludzi było obecnych na tej uroczystości. W tym roku odznaczamy 157. rocznicę wydarzeń. Obeszliśmy praktycznie większość tych miejsc, które mają dla nas ważne znaczenie, a przypominamy sobie czasy trudniejsze, kiedy tego zrobić nie wolno było. Dzisiaj, jak już powiedziałem, jest inaczej i bardzo się cieszymy z tego, że ta tradycja we Lwowie kwitnie. Po wspólnej modlitwie, której przewodniczył ojciec Sławomir Bystry, franciszkanin z kościoła świętego Antoniego we Lwowie, u stóp pomnika Szymona Wizunasa Szydłowskiego złożono wieńce oraz zapalono znicze. Na zakończenie zebrani odśpiewali rotę Marii Konopnickiej. Zapalono również znicze na grobie Artura Grotgera, malarza Powstania Styczniowego, a także mogiłach generałów Antoniego Jeziorańskiego, Michała Jana Heydenreicha, pseudonim Kruk, Józefa Śmiechowskiego, spoczywających na cmentarzu Łyczakowskim. Uroczystość została zorganizowana przez miejscowe Polskie Towarzystwo Opieki nad Grobami Wojskowymi pod patronatem Konsulatu Generalnego RP w Lwowie. A teraz przeniesiemy się na ulicę Relejewa 9, gdzie świętowano jubileusz 90-lecia Polskiego Radia Lwów, które uważane jest za kontynuatora tradycji przedwojennej lwowskiej fali. Na miejscu byli nasi dziennikarze. 15 stycznia 1930 roku Polskie Radio Lwów rozpoczęło nadawanie jako jedna z rozgłośni Polskiego Radia. Znakiem rozpoznawczym Radia Lwów stała się audycja Wesoła Lwowska Fala, w której występowali Szczepcio i Toncio. To dzięki nim stała się ona najpopularniejszą audycją w przedwojennej Polsce. Ostatni program Radio Lwów nadało ze Lwowa we wrześniu 1939 roku. Myślę, że to był chyba najwspanialszy program na pewno w Polsce. Ja nie wiem jak światowej radiofonii, ale 6 milionów stałych radiosłuchaczy to jest dosyć pokaźna cyfra i nie wiem, czy dzisiaj jakakolwiek rozgłośnia potrafiłaby te wyniki prześcignąć. Po pierwsze był to humor, po drugie były to fachowe siły, które zbierały, akumulowały po prostu w rozgłośni najlepszych artystów, prelegentów, uczonych, którzy mieli wiele do powiedzenia społeczeństwu i ludziom to się podobało.
Od października 1992 roku tradycję rozgłośni lwowskiej kontynuuje Polskie Radio Lwów, założone przez miejscowych Polaków. Trzygodzinne audycje są nadawane raz w tygodniu na falach ukraińskiej rozgłośni radiowej Niezależność. Jak możemy, staramy się, żeby ten polski język brzmiał w takiej właściwej polszczyźnie, o ile to jest możliwe. Mieszkając poza granicami Polski, zdajemy sobie sprawę, że może to nie zawsze tak jest, ale przynajmniej staramy się uwypuklić ten lwowski bałek. Staramy się, żeby ludzie, którzy nas słuchają na całym świecie, dowiedzieli się o lwowskich luminarzach sztuki, nauki, kultury, o różnych imprezach, które się we Lwowie odbywają. Polskie Radio Lwów uczy dzieci polskości, uczy dzieci patriotyzmu, dlatego naszym hasłem jest krzewienie polskości i tradycji polskich tutaj na terenie Lwowa, dorównywanie tym tradycjom przedwojennym, a być może jest u nas to, co jest w nas to, co ludzie lubią, a to jest właśnie satyra. Mówimy satyrą o wydarzeniach w polityce, o różnych tutaj miejscowych wydarzeniach i ludziom się to podoba. Co prawda nie na taką skalę, jak mówiło się przed wojną, jak to robili Tońko i Szczepko, a wedle życia współczesnego. Obchody rozpoczęły się jubileuszową audycją radiową 90 lat na fali. Podczas programu nie zabrakło archiwalnych audycji, przedwojennych głosów, lwowskiego humoru i urodzinowych życzeń. Gośćmi specjalnymi byli Tomasz Kuba-Kozłowski z Domu Spotkań z Historią i Halina Ostas, redaktor naczelny Polskiego Radia dla Zagranicy. Starszym redaktorom pomaga przy realizacji programów młode pokolenie dziennikarzy. Radio to jest taki sposób raz na ciekawe spędzenie czasu. Dwa, tak jak zaznaczyłem, ja lubię mówić, więc to jest możliwość na, nie wiem, wygadanie się, przekazanie własnych myśli, a przy okazji zrobienie czegoś pożytecznego. Było to dla mnie coś zjawiskowego, dlatego że nie wyobrażałam sobie nigdy, że ja pójdę do radia. Ja, jakaś zwyczajna dziewczynka, i tu zjawiłam się nagle w eterze. Niedzielne uroczystości zgromadziły w galerii Własna Strzecha liczne grono przyjaciół i słuchaczy Radia Lwów. Życzenia z okazji jubileuszu złożyła konsul generalny RP we Lwowie Eliza Dzwonkiewicz. List gratulacyjny od prezesa Polskiego Radia Andrzeja Rogojskiego odczytała Halina Ostas z Polskiego Radia dla Zagranicy. Redaktorzy Radia Lwów opowiedzieli o obecnej działalności polskiej rozgłośni. Zaśpiewano kolędę radiową i piosenkę Dzieci Radiowych. Każdą sobotę jestem słuchaczką Radia Lwów, tak jak jest, są mi bliskie wszystkie tematy, które tam się umawiają, i jestem fanką Radia Lwów już w dłuższym czasie. Jestem stałą słuchaczką Radia Lwów. Trochę brałam udział kiedyś w zagadkach, miałam różne cenne prezenty. 100 lat nie ma co życzyć, no bo to za 10 lat będzie stulecie. No więc jakieś chociażby było 500-lecie Radia Lwów. Z prelekcją o przedwojennym Radiu Lwów wystąpił Tomasz Kuba-Kozłowski z Domu Spotkań z Historią. W swoim wystąpieniu znawca historii Kresów podkreślił, że dotychczas nie powstała żadna naukowa monografia o Polskim Radiu Lwów. Nie ma ani jednej biografii kogokolwiek związanego z Radiem Lwów. Nie ma biografii Szczepka, nie ma biografii Tońka, nie ma biografii Budzyńskiego, nie ma biografii dyrektora, legendarnego dyrektora rozgłośni lwowskiej Juliusza Petry. Nie ma wydanej antologii tekstów, które pojawiały się na antenie Radia Lwów. Wobec tego przed nami ogromne zadanie, by w najbliższych latach, przed jubileuszem stulecia Polskiego Radia, porządnie zbadać i porządnie opracować historię lwowskiej rozgłośni Polskiego Radia. Audycje archiwalne, gry terenowe oraz wielki bal jubileuszowy Polskiego Radia Lwów to tylko część niespodzianek zaplanowanych w tym roku. Żeby dowiedzieć się więcej, słuchajcie Polskiego Radia Lwów. W domu parafialnym w Żuchowicach lwowska rodzina rodzin i Polskie Towarzystwo Opieki nad Grobami Wojskowymi wspólnie obchodzili jubileusze 25-lecia działalności. Z tej okazji konsul generalny RP we Lwowie Eliza Dzwonkiewicz złożyła życzenia i wręczyła dyplomy zasłużonym działaczom obydwu towarzystw. Życzenia złożyli również goście z Warszawy, Lublina i Przemyśla. W Brzuchowicach lwowska rodzina rodzin i Towarzystwo Opieki nad Grobami Wojskowymi wspólnie obchodzili swoje jubileusze 25-lecia działalności.
W kaplicy Lwowskiego Wyższego Seminarium Duchownego mszy świętej w intencji tych organizacji społecznych przewodniczył wikariusz generalny archidiecezji lwowskiej ksiądz Infułat Józef Pawliczek. Licznych gości z Ukrainy i Polski przywitał duszpasterz lwowskiej rodziny rodzin, franciszkanin ojciec Stanisław Kawa. Po wspólnej modlitwie dzieci i młodzież z parafii katedralnej i świętego Antoniego oraz parafii pod wezwaniem narodzenia świętego Jana Chrzciciela w Mościskach zaprezentowali jasełka bożonarodzeniowe. Dalsza część uroczystości miała miejsce w domu pielgrzyma. Halina Węcak przedstawiła 25-letni dorobek lwowskiej rodziny rodzin, a Janusz Balicki opowiedział o działalności Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi. Z tej okazji konsul generalny RP we Lwowie Eliza Dzwonkiewicz złożyła życzenia i wręczyła dyplomy zasłużonym działaczom obydwu towarzystw. Życzenia złożyli również ksiądz rektor Eugeniusz Klimiński, założyciel pierwszej grupy lwowskiej rodziny rodzin w Warszawie, wicemarszałek województwa lubelskiego Zbigniew Wojciechowski, prezes Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość podpułkownik Waldemar Kruszyński, prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie Emilia Chmielowa i prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Emil Legowicz. 25 lat, niby dużo i razem tym mało, ale misja jest tylko jedna. Opiekujemy się grobami wojskowymi na terenie Lwowa i w najbliższej okolicy. Jak już mówiłem tutaj w swoim wystąpieniu, nikt nam nie kazał, tak zostaliśmy wychowani przez swoich rodziców i dziadków i to staramy, właśnie takie postępowanie staramy się przekazać następnemu pokoleniu. Ten ruch naprawdę tak materialnie bardzo mało daje, ale tak duchowo i w sensie tego, że tej jedności, poczucia jedności, tej integracji rodzin, poczucia tych Polaków, że każdy Polak to jedna rodzina, jak oni pięknie umieją pielęgnować polskość, polskie tradycje, wiarę katolicką. Wspólnie kolędowano z Edwardem Zosulskim i jego zespołem Weseli Lwowiacy, zatańczyli też mali lwowscy baciarze. Uczestnicy świętowania podzielili się opłatkiem i złożyli sobie życzenia, a na zakończenie był wspólny poczęstunek. A teraz wrócimy do Lwowa. Tradycyjne kolędy w autorskich aranżacjach rodziny Pośpieszalskich zabrzmiały w Filharmonii Lwowskiej. 15-osobowy zespół wspólnie z orkiestrą smyczkową zagrał kolędy i pastorałki dla licznie zebranej publiczności. Na miejscu byli Anna Gordijewska i Andrzej Borysewicz. 17 stycznia w Filharmonii Lwowskiej odbył się koncert kolędy Pośpieszalskich. Pośpieszalscy to jedna z najbardziej znanych muzycznych rodzin w Polsce. 15 wykonawców o tym samym nazwisku zagrali najpiękniejsze kolędy wraz z orkiestrą smyczkową złożoną z muzyków z Polski, Ukrainy i Białorusi. Występ poprzedziła uroczystość wręczenia odznaki zasłużony dla kultury polskiej Tarasowi Hrudowemu, dyrektorowi sali koncertowej Filharmonii Lwowskiej. W programie koncertu kolędy zabrzmiały nie tylko w tradycyjnym, ale również jazzowym wykonaniu. Doskonały efekt artyści uzyskali dzięki wplataniu w kolędy muzyki Fryderyka Chopina i Karola Szymanowskiego. Nie zabrakło także ludowych oraz folkowych aranżacji, w tym gorących południowych melodii. Rodzina Pośpieszalskich, muzykując razem,
pokazuje prawdziwe piękno świąt Bożego Narodzenia. Ja myślę, że ten koncert nam bardzo dużo wszystkim dał. Po pierwsze, pokazał tę wartość rodzinnego kolędowania. Ja jestem pewna, że każdy, kto spędzał święta w domu, ma jakieś swoje wspomnienia, nawet jeśli te lata najlepsze już minęły, to gdzieś w sercu każdego z nas to wspólne kolędowanie zapada. Rodzina Państwa Pospieszalskich dała nam przykład, że warto być razem, że rodzina to jednak rodzina i że nikt nigdy nic lepszego nie wymyślił, a poza tym to jest fenomenalne, jak bardzo oni są utalentowani, jak potrafią bawić się muzyką, jak potrafią tę zabawę przekazać innym. Lwowska publiczność gorąco przyjęła występ artystów, dołączając do wspólnego kolędowania. Emocje, można powiedzieć, przepełniają takie wspaniałe kolędy, wszystkie kolędy, które znamy. W takiej interpretacji jeszcze ich nigdy nie słyszałam i z zadowoleniem śpiewałam, z zadowoleniem słuchałam i naprawdę jestem szczęśliwa, że mogłam być dzisiaj na tym koncercie. Zespół Pospieszalskich występował z koncertem kolęd 3 lata temu w Katedrze Lwowskiej. Kościół ma swój niepowtarzalny klimat, ta duchowa przestrzeń inspiruje do tego, żeby grać pieśni, utwory, które są modlitwą. Tak? To jest dla nas bardzo ważne, że my ciągle jednak traktujemy, że to nie jest utwór artystyczny, to nie jest występ, to nie jest coś pod tytułem wydarzenie estradowe, to jest kawałek takiego naszego doświadczenia wewnętrznego i staraliśmy się pokazać, że to jest naprawdę żywe, że to z nas wychodzi. Ta informacja o tym, że Jezus Chrystus przyszedł po to, żeby nam dać nowe życie, to jest najpiękniejsza rzecz, jaką możemy się dzielić ze wszystkimi ludźmi na świecie. Piękna sala, więc koncert bardzo ciekawie brzmi, zwłaszcza dla muzyki akustycznej, może mniej dla tej naszej hałaśliwej, ale mieliśmy świetnego akustyka i myślę, że bardzo dobrze brzmiało i lubimy grać po prostu tutaj na wschodzie dla Polonii, dlatego że ten odbiór muzyki kolęd jest taki szczególny. Koncert w Lwowie był jednym z cyklu kolęd pospieszalskich. Rodzina do końca stycznia wystąpi w innych miastach w Polsce i poza granicami kraju. W kwestiach decentralizacji władzy państwowej i szerszym zaangażowaniu społeczeństwa obywatelskiego dyskutowano podczas trzeciego Międzynarodowego Seminarium Naukowego Instrumenty Demokracji Bezpośredniej – Doświadczenia Polski i Ukrainy w procesie decentralizacji. Na miejscu był Leon Tyszczenko. W Iwano-Frankiwsku, dawnym Stanisławowie, odbyło się trzecie Międzynarodowe Seminarium Naukowe Instrumenty Demokracji Bezpośredniej – Doświadczenia Polski i Ukrainy w procesie decentralizacji. Celem dwudniowych spotkań była wymiana doświadczeń z zakresu decentralizacji odnoszącej się do samorządu terytorialnego na Ukrainie i w Polsce. Seminarium poprzedziła konferencja prasowa z udziałem przedstawicieli nauki, kultury, samorządu i dyplomacji, aby za pomocą miejscowych mediów przekazać informacje szerszemu gronu odbiorców. W ten sposób w naszej współpracy, czyli rozmowa, dyskusje, takie seminaria, przekazanie praktycznego doświadczenia, wpływa też na rozwój naszych osobistych kontaktów, mam na myśli kontakty między członkami naszego społeczeństwa na tym takim najniższym, fundamentalnym poziomie, od którego zaczyna się budować i państwo, i społeczeństwo obywatelskie. W 2020 roku na Ukrainie powinien zakończyć się proces dobrowolnego połączenia ukraińskich wsi, miasteczek i miast w tak zwane zrzeszone gromady terytorialne. Rady miejscowe powinny zostać w 100% zrzeszone, a kompetencje miejscowych przedstawicieli administracji centralnej zostaną w pełni przekazane organom samorządu terytorialnego. Wdrażana reforma ma stać się jedną z podstaw budowy nowego państwa ukraińskiego. Jak wiemy, proces decentralizacji na Ukrainie trwa już od dobrych kilku lat i do końca 2020 roku ta reforma decentralizacji i podział na poszczególne samorządy terytorialne ma być dokończony. Niemniej jednak ciągle ważne jest, aby nawiązywać relacje partnerskie pomiędzy stronami Polski i Ukrainy, aby wymieniać się doświadczeniem i
aby tworzyć nowe ośrodki współpracy. Podzielić się polskimi doświadczeniami procesów decentralizacji i tworzenia społeczeństwa obywatelskiego przyjechała delegacja z Opola, miasta partnerskiego Iwano-Frankiwska. Miałem możliwość uczestnictwa i obserwowania, prawda, tej debaty wśród ludzi, którzy uczestniczą w bardzo ważnym procesie, procesie tworzenia zrębu władzy lokalnej, prawda, ludzi, którzy tak naprawdę są na początku drogi i będą mierzyć się prawdopodobnie z masą problemów. Wykładowcy z Przekarpackiego Uniwersytetu podzielili się wiedzą na temat wdrażania decentralizacji na Ukrainie. Polska, podobnie jak inne kraje europejskie, ma duże doświadczenie w decentralizacji, która rozpoczęła się tam po II wojnie światowej. Natomiast Ukraina realizuje te reformy dzisiaj. Jest obecnie w końcowej fazie. Kompletujemy tworzenie zjednoczonych wspólnot terytorialnych. Podejmujemy inne kroki związane z władzą rządową od państwa do samorządu lokalnego. Ale wciąż mamy wiele do zrobienia, dlatego wymieniamy się doświadczeniami na tym seminarium. Opowiedziałam studentom o reformie samorządu i reformie policji. Na Ukrainie jest obecnie realizowany projekt Bezpieczna Wspólnota. Mam nadzieję, że to trzecie, ale nie ostatnie seminarium, które współorganizujemy z Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego i innymi polskimi uczelniami. Ukraińscy studenci wysłuchali ciekawych prelekcji na temat bieżącego funkcjonowania administracyjnego w nowych jednostkach oraz doświadczenia Polski w procesie decentralizacyjnym. Materiał przedstawiony na tych wykładach był niezwykle ważny. Takie wydarzenia powinny być organizowane częściej, aby młodzi ludzie byli informowani o procesach decentralizacji i demokracji na Ukrainie i w Polsce. Organizatorem seminarium jest Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku wspólnie z Przekarpackim Uniwersytetem imienia Wacława Stefanyka oraz Uniwersytetem Opolskim. Projekt współfinansowany ze środków Konsulatu Generalnego RP w Lwowie. Na lwowskim rynku odbył się Dzień Kultury Huculskiej. Zespoły z Werchowiny zaprezentowali autentyczne stroje huculskie, ludowe tańce i kolędy. Co działo się podczas festiwalu, sprawdzili Konstanty Czawaga i Andrzej Borysewicz. Najpiękniejsze huculskie kolędy zabrzmiały na lwowskim rynku. Na doroczny Dzień Kultury Huculskiej przyjechali kolędnicy z miejscowości położonych nad Czeremoszem i Cisą w Karpatach. Ja sam rodem z Werchowiny i sam rodem z Werchowiny. Już tradycyjnie dzielimy się duchem huculskiego Bożego Narodzenia z Lwowem i gośćmi tego miasta. Nasze rodzime święta przekazują ducha dawnych czasów, głęboką autentyczną kulturę regionu huculskiego. Przywieźliśmy również naszych tancerzy i pieśni huculskie. Z grupą kolędników z Werchowiny przybyli do Lwowa też ich duchowni. W charakterystyczny sposób obchodzimy Boże Narodzenie. W każdej grupie kolędników gromadzi się po 12 mężczyzn w kolorowych strojach huculskich i z ozdobnymi toporkami w ręku. Począwszy od 7 stycznia, Boże Narodzenie według kalendarza juliańskiego wędrują po rozległej wsi i okolicznych górnych osadach, by każdej rodzinie przynieść nowinę o narodzeniu Chrystusa. Każdej grupie kolędników przewodniczy brzoza z rzeźbionym krzyżem drewnianym, który przez cały rok znajduje się w cerkwi. Towarzyszy im też skrzypek. Dzień Kultury Huculskiej we Lwowie obchodzono pod hasłem Kultura Huculska jednoczy Ukrainę. Również uczestniczę w prezentacji audioksiążki Dziadek Ułańczyk. Autorem tego utworu był rodowity Hucuł Piotr Szekierek-Donekiw. Jest to wyjątkowa postać nie tylko w historii regionu huculskiego, ale także w historii Ukrainy. Był posłem na Sejm II Rzeczypospolitej, przyjaźnił się z polskim pisarzem Stanisławem Wincentzem. Swoim utworem o życiu rodaków przedłużył życie huculszczyzny o 50 lat. Używam w tej audioksiążce gwary huculskiej i myślę, że to też przedłuży życie autentycznej huculszczyzny na kolejnych 50-100 lat. Podczas Dnia Kultury Huculskiej na rynku we Lwowie huculi sprzedawali swoje hafty, oryginalną odzież świąteczną, ser z połoniny oraz różne upominki. Na zakończenie zespół dziecięcej szkoły artystycznej z Jesieni zaprezentował bożonarodzeniowe zwyczaje huculskie na Zakarpaciu. Dziękujemy Państwu i do zobaczenia w następnych odcinkach telewizji Kuriera Galicyjskiego.